Zajmuję się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi i muszę powiedzieć, że do tego zainspirowały mnie dwie kwestie. Pierwsza rzecz to procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego zachodzące w różnych regionach świata, a drugie to oczywiście problematyka międzynarodowej współpracy gospodarczej, zwłaszcza handlu międzynarodowego. I miałem takie szczęście, że na swojej drodze zawodowej napotkałem wybitnych specjalistów z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Jeden z nich zainspirował mnie do zajęcia się problematyką japońską. Z tym zwłaszcza wyjaśnieniem powojennego sukcesu gospodarczego Japonii. I tu dlatego Japonia, ponieważ jest to kraj, który Kraj peryferyjnie położony, zniszczony w czasie II wojny światowej, okupowany przez Amerykanów, i praktycznie w ciągu życia jednego pokolenia osiągnął niebywały sukces gospodarczy. No i oczywiście to zaowocowało doktoratem. Później, kiedy Japonia w latach 90. popadła w stagnację gospodarczą, starałem się wyjaśnić przyczyny tego zjawiska. I tych przyczyn tych zjaw tego zjawiska upatrywałem przede wszystkim w niesprawności funkcjonowania japońskich grup kapitałowo-przemysłowych Keiretsu. I swoje badania prowadziłem w Japonii. Byłem stypendystą Rządu Japońskiego w, w JETRO, w Centrali JETRO, w Instytucie Krajów Rozwijających Się. No, i tam oczywiście współpracowałem, nawiązałem współpracę z japońskimi specjalistami. To zaowocowało e, habilitacją. Obecnie zajmuję się problematyką umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i Japonią. Umowa ta weszła w życie z dniem 1 lutego 2019, 2019 roku. No i obserwuję te skutki handlowe dla Polski, zwłaszcza jeśli chodzi o korzyści, które nasz kraj może odnieść z liberalizacji tejże wymiany. Drugim obszarem moich zainteresowań jest wymiana handlowa polski ze wschodem, zwłaszcza z Białorusią, i tutaj moje badania koncentrują się na wymianie handlowej naszego regionu, czyli województwa podlaskiego. No, ta wymiana teraz Przyhamowała w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Ale w przeszłości obserwowałem takie zjawiska i mój zespół badawczy opublikował szereg prac pokazujących, że rynek wschodni był bardzo istotnym rynkiem dla podlaskich przedsiębiorstw, ponieważ one traktowały Białoruś jako, i Rosję jako poligon doświadczalny do zdobycia doświadczeń, które później procentowały po akcesji do Unii Europejskiej w rozwoju eksportu na zachód. W okresie, kiedy wprowadzono sankcje, mój, nasz zespół badawczy monitoruje, jak firmy podlaskie przeorientowują się, szukają nowych rynków zbytu już nie na wschodzie, lecz w ramach Unii Europejskiej, jak właśnie radzą sobie w tych trudnych sytuacjach.